Jesteśmy zamykli i zobaczcie, co Robert robi. Właśnie będzie pisał piórem. Będę próbował pisać piórem. Ciekawe jestem, co z tego wyjdzie. Czekaj, tu jest. Namocimy lekko. No dajesz, dajesz. Bo... Normalnie. Trzeba tak delikatnie. Nie rób wstydu, tylko błagam cię. No jakoś tam pójdzie, no. Wiesz co, generalnie jakbyś wziął troszeczkę bliżej, to by ci było łatwiej. Jak tak bliżej? Nie, w sensie tu, tutaj bliżej, ale jest brudne. A, patrz, to jest tak... Jak przycisnę lekko, to spod spodu popływa. A wy nie chcecie teraz pisać długopisami, to pomyślcie sobie, jak kiedyś pisali. No, dlatego pióro się nadawało do pisania, że jest puste w środku. Aha. Żeby się do pióra do pisania rzeczywiście nadało, to trzeba było nożem je ściąć pod kątem i naciąć wzdłuż. No tak, bo wtedy to się robi tak, tak jak są stalówki, prawda? I wtedy jak się naciska, to... mocniej się dociśnie, tym to nacięcie się szerzej otwiera i grubszy kres. A, takie czary. Więc, żeby tę technikę opanować, to trzeba po pierwsze pióro potrafić trzymać pod odpowiednim kątem. No tak, pod kątem. Prowadzić i równo cały czas naciskać na pióro, żeby to tak, to mówię tak jak w tym.